Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 21 czerwca, jeden z najdłuższych dni w roku. Może to też jest taki dzień, który ma tyle światła, że powinno jeszcze rzucić się światło na pewne sprawy związane z tym, o czym mówię od wielu lat właściwie. Tak naprawdę od ponad 2 lat. Chodzi o sprawę związaną z kwasem chuminowym. Niedawno pojawiła się publikacja, że kwas chuminowy potrafi immobilizować grafen, wyciągać go z organizmów i że jest pewnego rodzaju antidotum na to wszystko. Z chemicznego punktu widzenia to, co ja mam takie swoje doświadczenia życiowe z Akademii Górniczo-Hutniczej, bo w końcu skończył człowiek technologię chemiczną. Jestem zagrożeniem dla ustroju Rzeczpospolitej. Przyjechali do mnie z ABW jako do Bin Ladena z Małopolski. No to mogę powiedzieć tylko jedno. Kwas chuminowy, jak się mu przyglądnąć, ma taką strukturę jakby gąbki. I ta gąbka całkiem możliwe przyjmie, tak naukowcy opisują, cienkie warstwy, jak niczym żyletka, struktury grafenu. Po pierwsze grafen, kwas chuminowy, główny składnik to jest węgiel. To ma do siebie pewnego rodzaju powinowactwo. Aczkolwiek każdy chyba dobrze wie, że mamy postacie węgla amorficzne, jak diament, grafit, antracyt. Są rzeczy takie podstawowe. Ja wiem jedno, że ten kwas chuminowy, który tak naprawdę jest mocną zasadą, podany w odpowiedni sposób, z odpowiednim transporterem do organizmu ludzkiego, powoduje dość mocną zmianę pH, która jest to pH, czyli jakby ktoś nie wiedział, co to jest pH, to pH wody jest 7 z małym haczykiem, ale tak upraszczając, pH wody to jest 7, więc my powinniśmy być też tak samo jak woda, nasze pH organizmu powinno być 7, bo w tym pH najlepiej funkcjonuje nasz organizm, ponieważ jest na wodzie. Kwaśne środowisko rozpuszcza kości, ścięgna, mięśnie, powoduje różnego rodzaju guzy. Zakwaszenia organizmu są bardzo niedobre. Za to zbyt mocna zasadowość może powodować krystalizację niektórych. Na przykład w kościach może nastąpić krystalizacja. Przyznam się Wam, że kiedyś przesadziłem bazdelwitą i zaczęły mnie boleć stawy biodrowe. I stwierdziłem, oho, jest za dużo. Było ponad 8 właściwie pH. I stwierdziłem, że chyba ta moja nadgorliwość w tym i strach przed powrotem tego guza, który miałem w płucu, spowodował, że trochę przesadziłem. No, no i po odstawieniu kwasu chuminowego okazało się, że jak zjadłem sobie tam goloneczkę dobrze rozgotowaną, w której wiadomo, że jest dużo kolagenu, no już stawy wróciły do normalności, co nie? Już mnie przestało boleć. Więc coś w tym jest, że następuje, że tak powiem, w chrząstkach, może się wytrącić według mnie, bo to się właśnie tak czuło, jakbym miał zatarte stawy. Może się wytrącić wapniem, być może, zwapnienie stawów, nie wiem, może coś takiego istnieje. Ja w każdym razie tak patrzę po sobie, bo nie jestem przecież lekarzem. Jestem chemikiem, który różne technologie poznał i one są właściwie wykorzystywane przeze mnie tylko prywatnie. Ewentualnie gdzieś tam komuś coś podpowiem, bo przecież taka osoba jak ja jest zbędna, wręcz szkodliwa dla innych, że tak powiem, którzy może wiedzą trochę mniej albo
są w korporacjach, które się boją, żeby czasem nie wyszły różne afery, co oni tam choćby nawet do naszej żywności dodają i tym podobne. Kwas huminowy też powoduje to, że świetnie nam, że tak powiem, oczyszcza glebę i pozwala roślinom lepiej przyjmować składniki mineralne z gleby. Czyli jak nawieziemy to obornikiem, czy tam nawet tymi nawozami sztucznymi, no to jednak lepiej te rośliny widać. To zwłaszcza po kwitnących kwiatach, jak to wszystko wygląda. Proszę Państwa. No nic to. Powiem tylko tyle tak na koniec, że właściwie to ja to nagrywam tylko i wyłącznie jako dowód w sprawie, żeby nie było, że ja jako człowiek nie informowałem, nie mówiłem, nie patrzyłem z troską o Polskę, o Polaków, o przyszłość tego kraju, bo zastanawiam się, do czego my tak naprawdę idziemy i w którym kierunku zmierzamy. Wiem, że są osoby, które rezonują ze mną i ja z nimi rezonuję. Osoby, które nie dały się oszukać, chociażby nawet przez ten cały czas covidiański, które w życiu by się nie zaszczepiły i które też poznały, jak działają te niektóre suplementy i w jakim kierunku można iść, żeby polepszyć sobie zdrowie. Działam już od bardzo długiego czasu, jak ktoś by nie wiedział, bo może ktoś pierwszy raz ogląda ten film. No cóż, powiem tak, że tak naprawdę to, że istniejemy, to wszystko zależy od innych. Ja nie jestem w stanie rezonować z tłumem, który ma swoje racje i który nie reaguje na argumenty. Bo ile ja mogę argumentów przedstawić różnych związanych z tym, żeby nawet pokazać na żywym organizmie, co jest grane, o tyle ci, którzy mają tą wiedzę telewizyjną, po prostu mają tylko jedno w głowie. Ty jesteś głupi, taki, siaki, owaki i nie ma sensu z tobą rozmawiać, bo ty jesteś płaskoziemca i tak dalej. A propos płaskoziemstwa, bo jest bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy, zauważyłem. Ja mam tylko jeden argument taki dla tych wszystkich, którzy tak mówią o tej ziemi płaskiej i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie sobie, jak meandrują rzeki na południowej półkuli i na północnej. Meandrują. W którym kierunku się zawijają? Jeszcze jedno. Dlaczego na półkuli południowej inaczej się woda zakręca w zlewie, czy tam w wannie, niż na półkuli południowej? Ja bym chciał mieć to wytłumaczone przez wszystkich tych, którzy uważają, że jesteśmy na płaskiej ziemi. To tylko tak, taka wrzutka ode mnie, bo może ja o czymś nie wiem, może ktoś to logicznie wytłumaczy, dlaczego tak jest. Bo zauważyłem, że naprawdę zaczynamy coraz bardziej dryfować od prawdy, a to już jest niedobrze. Przy okazji chciałem podziękować za wsparcie tym, którzy uważają, że moja praca i moja... Bo mówienie jest też pracą. Dzielenie się wiedzą też jest pracą. Takie zwierzątka chodzą. Dzielenie się jest też pracą. No, kwestia tego, czy ktoś to będzie chciał docenić, czy też nie. Wszystkim tym, którzy chcieli ode mnie
żebym skończył ten cały tomik różnego rodzaju przeciwciał na absurdy otaczającego nasz świata, no powiem jedno, że ja wpadłem na coś takiego, że taki pomysł, że po prostu rozsyłam to w formie elektronicznej. Czasem za Bóg zapłać, czasami za cokolwiek. Nie uważam się za jakiegokolwiek, nie wiem, poetę czy kogokolwiek. Po prostu uważam, że to są rzeczy, które powinny sobie o tak zaistnieć w przestrzeni publicznej, że być może chociaż jedna osoba, która zacznie rozumieć, o co chodzi, jest dla mnie więcej cenna niż jakiekolwiek pieniądze. Bo pieniędzy to ja i tak nie będę miał, bo przecież cały czas robią, żebym ich nie miał. Ci wszyscy, którzy są niewolnikami tego systemu, urzędasy różni i tak dalej, i tak dalej. Jakoś żyję. Może przeżyję tę całą jesień i zimę i mam nadzieję, że z innymi, którzy też rozumieją i jakoś tam się, jakby można powiedzieć, zachowamy w formie jakiejś takiej spółdzielni przetrwania, bo tylko to nam pozostaje. Bo przecież liczyć na tych, którzy fundowali nam różnego rodzaju absurdy w postaci pseudoglobalnej pandemii, a teraz wielkiego poparcia dla kraju, którego głowa państwa, za przeproszeniem, używała pewnego instrumentu do grania na instrumencie, no ja uważam, że to jest taki chichot ze wszystkich ludzi, którzy są myślący, że to jest wręcz nie do wiary. Przebudzenie, czy będzie jakiekolwiek, to nawet jak będzie, to już jest bolesne, bo niektórzy, jak się mają obudzić i zwrócić się, czasami ktoś do mnie, ze mną porozmawia, to naprawdę czuć ten ból tego, że on po prostu dopiero teraz zajarzył. Więc dlatego mówię, że ja po prostu wpadłem na taki pomysł, że będę to rozsyłał, już niektóre osoby dostały. Mam pana z Niemiec, którego pozdrawiam, on chce na tej podstawie grać jakieś piosenki. Pani Agata z Włoch chce rapować. Nie wiem, zrobicie z tym, co chcecie. Ja możecie pisać, że ja jestem autorem tego wszystkiego. Możecie pisać, że to jest autor nie z tego świata. Nieważne. Po prostu menedżer mój jest nie z tego świata, może w ten sposób. Bo ja na tym świecie widzę, że to wszystko jest tak poukładane, że sami ludzie sobie zaciągają różnego rodzaju łańcuchy, kajdany na siebie, bo im tak sugerują media, tak im sugeruje świat, tak im sugerują znajomi. Nie wiem, może będzie jakieś opamiętanie, ale cóż, na razie muszę się zająć też swoimi sprawami. Mam trochę takich tematów ciekawych, którym się z Wami podzielę, ale to na przyszłość, bo to jest zawsze bardzo ciekawe i interesujące. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, ściskam bez dystansu i polecam spacer po zielonym lesie, naprawdę jest wspaniale. Po prostu już zaczynają się pojawiać jakieś grzybki. No, zobaczymy, może się pojawią wreszcie te właściwe. Jeszcze raz, trzymajcie się i cóż, dzielcie się dobrą nowiną, że jest coś, co może każdego postawić na nogi, choćby był w ciężkiej sytuacji. Chociażby mu nie wiem, jakie diagnozy dawali, to można spróbować zrobić coś, co będzie zaskakujące. Dziękuję za uwagę.